De Barcelona w bramce numer 13 Claudio Bravo, dalej 6 Dani Alves, numer 3 to Gerard Piqué, 14 Javier Mascherano, 18 Jordi Alba, numer 4 to Ivan Rakitic, 5 to Busquets, 8 Iniesta, 10 Messi, 11 Neymar i z numerem 9 Luis Suarez, który ma w tym sezonie 18 bramek na swoim koncie, i Atletico Madryt w bramce ten rewelacyjny Jan Oblak, numer 13, dalej 20 Juan Fran, dziś grający w La Liga po raz 350, numer 24 to José Jiménez, numer 2 Diego Godin i 3 Filipe Luis, 4 Koke, 17 Saúl Niguez, 12 Augusto Fernández, 21 Yannick Ferreira Carrasco, 14 Gabi i na szpicy z numerem 7 Antoine Griezmann. Atletico wychowanek tego klubu, ale z przerwą na grę w Getafe i Saragosie. Teraz uwaga, strzał z dystansu i pierwsza kapitalna interwencja Claudio Bravo. Ależ to zrobił Saúl Niguez, drugi najskuteczniejszy zawodnik Atletico po Antoine Griezmannie. Jedno z największych odkryć tego sezonu. Dysponuje niesamowitym uderzeniem z dystansu Saúl Niguez, ale przymierzył w tej sytuacji. No i fantastyczna interwencja Claudio Bravo. Na rozgrzewce pojawił się już Stefan Savic. Ten zawodnik, który rywalizuje z Jimenezem. Saúl Niguez dogonił piłkę, stał dośrodkować. Jeszcze nie koniec. Gol! Gol! Koke! Atletico prowadzi od 10 minuty na Camp Nou. Nie doszła ta piłka tam do jednego z zawodników Barcelony i nie sięgnął. I wpadła na nogę Koke, a ten pokonuje Claudio Bravo. Co za początek rozkończoneros, ale to jest właśnie cały Koke. On może być ustawiony na tym rysunku taktycznym jako skrzydłowy, ale jego ciągnie do środka. On potrafi uderzyć też z dystansu. Mówił ostatnio Juan Fran, że Koke może grać w którymkolwiek miejscu. On adaptuje się do każdej pozycji. No i teraz pokazał się nam na środku właśnie ten pomocnik Atletico. No i w taki sposób pokonał Claudio Bravo piorunujący początek Colchoneros. Spokojnie obserwował to wszystko Leo Messi, spóźniony. Ivan Rakitic nie zdążył tutaj doskoczyć do Koke. Błędy w defensywie popełnia Barcelona. 11 minuta spotkania, 0-1 na Camp Nou. Ale Barcelona zaliczyła już w tym sezonie 7 remontat. Jaka będzie jego przyszłość, ale wydaje mi się, że on najlepiej czuje się w Barcelonie. Zresztą sam to podkreślał, że to piękne miasto. On w Barcelonie ma wszystko, czego mu potrzeba do szczęścia. Jan Oblak, krótko Barcelona, Messi. Miękko, Dani Alves zablokowany przez José Jiménez'a, ależ kapitalna interwencja Urugwajczyka. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Augusto Fernández ze strzałem obok, ależ przymierzył Augusto Fernández. Co za torpeda byłego piłkarza Celty. Widzimy olbrzymią wymienność pozycji, jeżeli chodzi o zawodników Atletico. Koke zajmuje miejsce natychmiast za Antoanem Griezmannem. Wówczas Saúl Niguez, nominalnie defensywny przecież pomocnik, wędruje na skrzydło. No i w ten sposób robi się miejsce właśnie dla Augusto Fernándeza, który natomiast właśnie z Jiménezem Rocky Blancos przegrali pięciokrotnie, stąd właśnie... Minuta, Leo Messi. I z Nekumbiano Majenko, Messi, Messi obok bramki Jana Oblaka. Jeżeli dzisiaj Jan Oblak zachowa czyste konto, to będzie kolejny rekord słoweńskiego golkipera, bowiem jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby po 22 kolejkach bramkarz puścił tak niewiele goli. Jedynie 8 razy sięgał po piłkę do siatki Jan Oblak. A oto rzut wolny Leo Messiego. 4 Iniesta. Cofnął się za linię piłki także Antoine Griezmann, tymczasem Iniesta, świetnie, Suarez! Jan Oblak! Ależ kapitalna interwencja Jana Oblaka, instynktowna, ale to jest właśnie refleks bramkarza zespołu Benit. Griezmann już przekroczył środkową linię boiska, już jest na własnej połowie. Posiadanie piłki na korzyść Barcelony to nie dziwi. 69% do 31%, ale to nie ma przełożenia na wynik. Suarez, Messi, Messi, Messi cały czas! Siła złego na jednego, tam czterech piłkarzy obok Messiego, ale proszę zobaczyć, teraz wrzucili piąty bieg podopieczni Luisa Enrique, Jordi Alba, jeszcze Messi, gol!
ależ akcja! I co za gol! 30 minuta, Leo Messi! Niesamowicie zachował się w tej sytuacji Neymar. On nie zagrywał od razu, ale podobnie postąpił też Jordi Alba, który poczekał na odpowiedni moment, żeby dograć do Leo Messiego. No i Barcelona wraca do gry. To było kilka minut imponujących akcji Blaugrany. 12 trafienie ligowe Argentyńczyka, 21 patrząc na wszystkie fronty. No i to jest apel kibiców. Leo, nunca nos dejes, Leo, nigdy nas nie opuszczaj. No i ma prawo być niepocieszony Enrique Cerezo, natomiast José María Bartomeu może świętować. No i też to jest, drodzy Państwo, 25. trafienie Leo Messiego przeciwko Atletico Madryt. Ma patent na tę drużynę wielki Argentyńczyk. 28. mecz Leo Messiego przeciwko Atletico i 25. gol. Trzecia asysta natomiast Jordiego Alby. Pomylił się właśnie w tej sytuacji Jimenez, który poszedł od razu ślizgiem. Spodziewał się, że od razu dośrodkuje Jordi Alba, ale wykazał się lewy obrońca Barcelony niesamowitym cwaniactwem, podając tę piłkę właśnie w tym momencie do Messiego. No i jest eksplozja radości. Dwójki z tego trójkąta MSN. Z kolekcji Leo Messi, a pytanie brzmi, dlaczego, czy Nolito powinien trafić do Barcelony? Jakie argumenty przemawiają za tym, że tak, lub jakie argumenty za tym, że nie najbardziej, dwie najbardziej kreatywne wypowiedzi wygrają wspomniane przeze mnie nagrody. Także oglądajcie nas w najbliższych dniach i tygodniach, bo już niedługo ogłosimy konkurs Liga BBVA Experience z bardzo atrakcyjną nagrodą główną. Wyjazd dla dwóch osób na mecz Valencia Atletico Madryt. Umiejętnie zawodnicy Atletico sprzed pola karnego. Gramy dalej, nie ma spalonego. Ferreira Carrasco, Antoine Griezmann! Spore nieporozumienie teraz, Tomku, w defensywie Barcelony. To mogło bardzo dużo kosztować gospodarzy. Urządzili na niego polowanie, bo trudno nazwać to inaczej. Piłkarz Atletico miał m.in. pretensję o nastawienie Brazylijczyka do meczu Aritza Duriz. Zarzucali mu piłkarze z Bilbao przede wszystkim prowokacje. Neymar odniósł pikę. Mówił też Neymar, że wiem, że będą kopniaki i uderzenia, ale jestem na to przygotowany. No i dzisiaj z podobnego założenia wyszli piłkarze Atletico, jak ostatnio zawodnicy Atletico. Gerard Piqué, Dani Alves. Natychmiast piłka do Suareza. Suarez i gol! Gol! Luis Suarez i Barcelona ma tę swoją remontadę. Barca 2, Atletico 1. Wydawało się, że zostanie powstrzymany w tej sytuacji Luis Suarez przez obrońcy Atletico, ale on czeka na te prostopadłe podania. On z nich żyje, on fantastycznie się odnajduje właśnie w tego typu sytuacjach. No i kręci głową z niedowierzaniem. Koke kręci też głową Diego Simeone, bo Luis Suarez ma już 19 goli w Primera División. I oto dedykacja, oto radość Luisa Suareza. Barcelona prowadzi. Jan Oblak wpuścił 8 bramek dla Liga przed tym spotkaniem. Dziś już 2, a mamy 39 minutę. Nie ma mowy o spalonym. Pomylił się w tej sytuacji José María Jiménez. No i w tym urugwajskim pojedynku górą Luis Suarez jeszcze próbował ratować się ślizgiem Jiménez w tej sytuacji. Ale Luis Suarez jest nie do zatrzymania przy prostopadłych piłkach. Brawa dla Suareza, brawa dla Daniego Alvesa za tę asystę. Brawa dla Barcelony. Barca prowadzi po raz pierwszy w tym meczu na Camp Nou, bo przecież to Atletico byli górą po kilku minutach, kiedy bramkę strzelił Koke, ale później Messi i Luis Suarez. No i nie ma żadnej wątpliwości, że na tę kartkę zasłużył, bo pracował na nią bardzo ambitnie, aktywnie Juan Fran. Żaden napastnik na świecie nie wychodzi tak do prostopadłych podań jak Luis Suarez. Za wagę swoich piłkarzy Diego Simeone dba o to, by ci się dobrze prowadzili, by byli gotowi w 100% na każdy bój w La Liga. A tutaj no, czerwona kartka, drodzy Państwo, nie ma wątpliwości, Alberto Urbiano Majenko. Ale to był bandycki atak Filipe Luisa na Leo Messi. Za moment zobaczymy powtórkę. Filipe Luis, który to zawodnik, który notuje najwięcej odbiorów w ekipie Rocky Blancos, jeżeli chodzi o defensywę. Natomiast tym razem potraktował Leo Messiego w sposób bandycki. Wściekły
Luis Enrique. Widzimy, jak wścieka się szkoleniowiec Barcelony. Nie ma nic dziwnego, bo nie podnosi się z murawy Leo Messi. No teraz wszystkie oczy kibiców tutaj na Camp Nou skierowane na Argentyńczyka. Wydaje się jednak, że nie jest to aż tak groźne, jak mogło być. Ależ to było wejście Filipe Luisa. To było na złamanie nogi. Nie ma żadnych wątpliwości, że zasłużył na czerwoną kartkę w bordowe grochy lewy obrońca Atletico. To jest po prostu kryminał w wykonaniu Filipe Luisa. No i wydaje się, że to będą przynajmniej 3 mecze pauzy dla zawodnika, który nie ma godnego sobie rywala właśnie w Atletico, Guilherme Siqueira. W pierwszym meczu pomiędzy Los Colchoneros a Barceloną bronił oczywiście Marc-André Ter Stegen. Natomiast Niemiec przegrywa rywalizację w lidze z Claudio Bravo. Czekajmy. Uwaga, Pereira, Carrasco, ależ! Ależ to była okazja! Cóż to była za kapitalna szansa przed Antoine'em Griezmannem i świetnie Claudio Bravo. To jest to, o czym mówimy. Będzie ciężko drużynie Atletico, ale oni nigdy się nie poddają. I teraz fatalne dziury w defensywie Barcelony. Ale to zagranie Janika Ferreira Carrasco to była klasa światowa. No i klasa światowa też w wykonaniu Claudio Bravo, który w taki ekwilibrystyczny sposób powstrzymał Antoine'a Griezmana. Jeszcze raz Janik Ferreira Carrasco, Antoine Griezmann i duże szczęście, bardzo duże szczęście Claudio Bravo. Ha, ale to są przyjaciele, oni się znają doskonale jeszcze z czasów Realu Sociedad. Ale ma pretensje w tym momencie Neymar do Ndiano Majenko, że faulował. Uwaga, Luis Suarez, dobrze teraz José Jiménez. Że faulował zawodnik Gessa, tutaj Diego Godin. Diego Godina, który ma już żółtą kartkę na koncie. To jest druga żółta w konsekwencji. Czerwona kartka, Atletico gra w 9. To się może skończyć dziś paszywą ósemką na Camp Nou. Ale nie ma prawa mieć pretensji Diego Godin. Oto sytuację. Widzimy natychmiastowa reakcja. Ale zawodnik na tym poziomie, w takiej sytuacji robi takie sanki. To jest, drodzy Państwo, o coś niezwykłego. To jest hobby fußball, dritte Bundesliga, Energie Cottbus i stadion przyjaźni. No bo jak to inaczej nazwać? I to tak potraktował swojego kolegę z reprezentacji Diego Godina. Oj, będzie musiał poczekać na swoich defensorów, czy to Filipe Luisa, czy Diego Godina. Diego Simeone. Paskudny faul. Można często mieć pretensje do Luisa Suareza o symulowanie, o wymuszanie fauli, ale tym razem Diego Godin zdecydowanie przesadził. Piłkarz, który przecież ma tak piękne wspomnienia z Camp Nou. Strzelił tutaj gola, który koniec końców dał, pozwolił Atletico sięgnąć po mistrzostwo 2013-2014. A tutaj ta niebywała interwencja Claudio Bravo. Widzieliśmy, że w 9 po czerwonych kartkach dla Godina i Filipe Luisa. Leo Messi bezpośrednio na bramkę. Jan Oblak jednak piąskuje, rzut rożny. Na tyle nieprzyjemne i mocne uderzenie dla Słoweńca, że musiał ratować się wybiciem piłki na korner Jan Oblak. Spójrzmy raz jeszcze, tylko jednoosobowy mur Janik Ferreira Carrasco i kapitan Andresa Iniesty, który poszukał tym podaniem Ardy Turana. A Barcelona nie straciła. Leo Messi wypychany jednak przez Tomasa. Iniesta, Jordi Alba. Uwielbia taką grę Jordi Alba. Neymar, przy nim znów Tomas. Neymar jednak bardzo spokojnie do Busquetsa. Ten świetnie, Arda Turan obok. Arda Turan bliski, aby strzelić bramkę przeciwko swoim byłym kolegom. Ale to jest cały Sergio Busquets, kiedy nie pojawia się wokół niego ani jeden przeciwnik, natychmiast kieruje prostopadłą piłkę. Tym razem skorzystał z tego właśnie Arda Turan. Fantastyczna decyzja reprezentanta Hiszpanii. Piłkarza, który wreszcie zaczyna zdobywać to uznanie, na jakie zasługuje, bo przecież to jest zawodnik niezwykle często pomijany. Straciło na tempie to spotkanie po tej czerwonej kartce dla Filipe Luisa, później też po tej czerwonej dla Godina. Ale to nic nadzwyczajnego. Teraz Suarez z pierwszej piłki, ale nad poprzeczką uderzył El Pistolero. Ale to jest główna cecha charakterystyczna Luisa Suareza. On co ma, to po prostu uderza, kiedy znajduje się w sytuacji strzeleckiej. Czy to tuż przed bramkarzem, czy nawet przed polem karnym. Decyduje się natychmiast na strzał El Pistolero. Stąd też właśnie taka skuteczność tego piłkarza. W sposób niezgodny z przepisami Gerard Piqué. Dziś bardzo dobry mecz Piqué. To jest prawdziwy lider tej defensywy. Rzeczywiście na nim opiera się linia obrony Barcelony. No i koniec meczu. Ostatni gwizdek Ndiano Majenko. Barcelona wygrywa chyba z głównym rywalem w tej walce
o mistrzostwo 2015-2016. Barca 2, Atletico 1. To był mecz dziś o 6 punktów. Barcelona jednak lepsza, ale Atletico też, co trzeba podkreślić, w dużej mierze przegrywa na własne życzenie, a właściwie na życzenie Filipe Luisa. Brutalny faul w końcówce pierwszej połowy, już przy wyniku 2-1 dla Barcelony, to wyraźnie podcięło skrzydła podopiecznym Diego Simeone. Barcelona dziś lepsza od Atletico, za chwilę wywiady, statystyki i najciekawsze fragmenty. Piłkarze Barcelony dziękują kibicom, ci z kolei dziękują podopiecznym Luisa Enrique, a z kolei podopieczni oglądanego przed momentem Diego Simeone smutni wrócą do stolicy Hiszpanii na Vicente Calderón. Oni dziś przegrywają 1-2, mimo że po 10 minutach prowadzili przecież po golu Koke różnicą jednej bramki. Później jednak Messi i oglądany Suarez załatwiają sprawę. Też już bez takiego zaangażowania w drugiej połowie zawodnicy Barcelony, kiedy Atletico grało tutaj w 9 przeciwko 11 rywalom. Już tak nie dyktowali tempa, już tak nie starali się wbić tej trzeciej bramki, ale dowieźli ten bardzo korzystny rezultat do końca. My za chwilę zobaczymy, jak w liczbach wyglądało to spotkanie Barcelona Atletico, jeśli chodzi o te najważniejsze liczby. Tutaj po stronie Barcy 2, po stronie Atleti 1. Barcelona dziś wygrywa, dopisuje bardzo ważne 3 punkty na swoje konto. Posiadanie piłki na korzyść Barcelony to wyraźnie 10 strzałów, 4 celne, tylko 6 uderzeń Atletico i tylko 3 strzały celne. 849 podań drużyny Barcelony w tym meczu. Messi i Koke. Porównanie tej dwójki, 3 strzały Messiego, 1 gol. Koke oddał 1 strzał i strzelił bramkę. Luis Suarez i Griezmann, 2 uderzenia Francuza, 3 uderzenia Urugwajczyka. Griezmann bez gola, Suarez dziś trafił po raz 19 w sezonie 2015-2016 i przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Neymar i Carrasco po jednym strzale. 5 razy faulowany Neymar, raz faulowany Yannick Ferreira. Carrasco to najwięcej przebiegł, Saúl ponad 12 km, podobnie jak Yannick Ferreira. Carrasco blisko tego wyniku, także Koke, Jordi Alba najwięcej w drużynie z Barcelony. Średnia szybkość Sergi Roberto 8,6, Tomas 8,2. Najszybszy sprint do piłki w wykonaniu Jordiego Alby ponad 32 km na godzinę. Po stronie gości także ponad 32 na godzinę Yannicka Ferreiry. Carrasco. Statystyka podań Sergi Roberto 100%, Savic 100%, no ale oni pojawili się w trakcie trwania tego meczu. Piqué 95%, Mascherano 90%, to musi budzić podziw. Barcelona Atletico, pierwsze spotkanie już za nami, za chwilę w Eleven Sports. Mecz Getafe kontra Atletic, później jeszcze pokażemy Państwu kolejne spotkania tej 22. kolejki. Między innymi mecz Villarreal, Granada, Real Sociedad, Betis. Barcelona ma w tej chwili 3 punkty przewagi nad Atletico, ale Barca ma jeszcze jedno spotkanie zaległe do rozegrania już niebawem ze Sportingiem Gijón. Drugą część tabeli otwiera Valencia. Tabele zamykają Las Palmas, Sporting i Levante. Oto właśnie wspomniana już klasyfikacja strzelców. Suarez prowadzi 2 bramki przewagi nad Benzemą, 3 nad Neymarem i Cristiano Ronaldo. Natomiast za wspólnie spędzony czas na Camp Nou dziękuję Państwu. Tomasz Siąkała i Patryk Mirosławski. Barcelona znów wygrywa. Barcelona 2, Atletico 1. Do usłyszenia.